kolejne kilometry obwodnic i tras rowerowych, innowacyjny projekt Teleanioł, inwestycje w szpitalach i instytucjach kultury, a także przygotowanie do budowy Małopolskiego Centrum Nauki i Centrum Muzyki. To jedne z najważniejszych przedsięwzięć, jakie zostały ujęte w projekcie budżetu województwa małopolskiego na przyszły rok. Szczegółowe informacje na ten temat podczas konferencji prasowej przedstawił marszałek Jacek Krupa. Zakładamy, że nasze dochody będą na poziomie 1 600 000 000 zł, natomiast wydatki o 60 milionów większe, czyli ten deficyt budżetowy będzie wynosił 60 milionów złotych, co jest mniej o 65% niż w roku 2017. Najwięcej, bo ponad 49% środków z budżetu przeznaczonych zostanie na transport i łączność. Inwestycje na drogach, budowa obwodnic, modernizacja dróg, remonty dróg. To jest dotacja do przewozów pasażerskich kolejami na terenie naszego województwa. To jest aż 126 milionów złotych. W 2018 roku realizowanych także będzie wiele projektów, na które z niecierpliwością czekają mieszkańcy województwa. Małopolska na rowery to nowy znak reklamowy województwa. Prawie 60 milionów w tym roku trafi na rozwój tras rowerowych, ale myślę, że takie projekty wdzięczne jak Małopolska Niania, czyli wsparcie rodziców w opiece nad dziećmi do lat 3, program, na który oglądają się, można powiedzieć, zazdrością inne województwa, myślę, że też będzie kontynuowany. Bardzo ciekawy projekt, nowo realizowany Małopolskie Boiska, czyli wsparcie gmin w zakresie budowy i remontów boisk z nawierzchnią urazogenną. Oprócz tego rozpoczęcie w tym roku budowy Małopolskiego Centrum Nauki. Myślę, że mieszkańcy Małopolski wszyscy czekają na to, żebyśmy takie małe centrum Kopernika mieli również w województwie małopolskim. Dobre zbilansowanie tegorocznego budżetu widać po znacznym zmniejszeniu deficytu, który jest aż o 65% niższy niż ten planowany przed rokiem. Deficyt budżetowy w tym roku wynosi około 60 milionów złotych. Będzie on pokryty częściowo z emisji obligacji, częściowo z kredytu pomostowego na prefinansowanie projektów unijnych, a częściowo z wolnych środków. Natomiast chciałbym zapewnić, że kondycja finansowa województwa jest bezpieczna. Według ostatnich badań ratingowych agencji Fitch rating Małopolski został podniesiony do potrójnego, a więc myślę, że możemy być spokojni. Ponad 165 milionów złotych zarezerwowano na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Natomiast największy wzrost wydatków zaplanowano w obszarze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Zmiana ta jest bezpośrednio związana z walką ze smogiem. Tutaj głównie wydatki związane są z poprawą jakości powietrza atmosferycznego w ramach realizowanych programów, w tym taki kluczowy dla województwa małopolskiego program LA jest związany z poprawą jakości powietrza. Sejmik Województwa Małopolskiego rozpoczął już pracę nad projektem budżetu. Odbyło się pierwsze czytanie uchwały budżetowej, które jest początkiem procedury przyjęcia planu wydatków i dochodów na rok 2018. W kolejności będą radni mieli okres 2 tygodni na przedstawienie własnych pomysłów do projektu budżetu, przedstawienie poprawek, które będą przy tym obrad najbliższych komisji, które odbędą się w początkiem grudnia. W kolejności zostaną one zaopiniowane przez Zarząd Województwa, następnie przyjęte na ostatniej sesji w tym roku. Mam nadzieję, że budżet będzie uchwalony w miesiącu grudniu, 28 grudnia na sesji sejmikowej Małopolskiego. Przyszłoroczny budżet to przede wszystkim inwestycje, które służą mieszkańcom. To budowa i remonty dróg, modernizacje w szpitalach, a także innowacyjne projekty edukacyjne, kulturalne i społeczne, poprzez które województwo stawia na rozwój regionu. Już za kilka lat w samym sercu Małopolski powstanie Centrum Muzyki, instytucja kultury, w której odbywać się będą wyjątkowe wydarzenia artystyczne. Oprócz nowoczesnego kompleksu muzycznego w bezpośrednim sąsiedztwie bulwaru Kurlandzkiego i Wisły powstanie też nowa, tętniąca życiem przestrzeń wypoczynku dla mieszkańców i turystów. Jednym z elementów funkcjonowania metropolitalnego jest dobre centrum muzyki nowoczesne, w którym mogą odbywać się duże wydarzenia artystyczne. Dlatego rozpoczęcie budowy jest niezwykle ważne dla naszego regionu, dla samego Krakowa. Bardzo ważna inwestycja, ważna dla krakowskiej kultury. Jest i Akademia Muzyczna, i Filharmonia, i miejsce dla Symfonietty Krakowia, i Kapeli Krakowiensis.
Dzisiaj został podpisany akt notarialny pomiędzy Agencją Mienia Wojskowego a Urzędem Marszałkowskim, ale tak naprawdę jest to finalizacja trójstronnego porozumienia, tak? Czyli województwo, miasto Kraków i Agencja Mienia Wojskowego. Agencja Mienia Wojskowego oddaje grunty pod budowę Centrum Muzyki, natomiast pozyskuje grunty m.in. przy ulicy Czerwonej Maki. Podpisaliśmy również w dniu dzisiejszym akt notarialny z miastem Kraków, gdzie oddajemy również nieruchomość przy ulicy Skrzatów pod park, teren zielony, oczekiwano długo przez mieszkańców, a uzyskaliśmy inne nieruchomości na terenie miasta Kraków. Centrum Muzyki ma się stać nową siedzibą Filharmonii Krakowskiej, a także zapleczem dla artystów z Capelli Cracoviensis i Sinfonietty Cracovia. Trzeba pamiętać, że od 72 lat pracujemy w budynku, który wprawdzie jest nam ogromnie przychylny od początku istnienia, niemniej jednak nie jest przystosowany do tego, aby w nim pracowała filharmonia. My nie mamy tu warunków do prób, nie mamy odpowiednich standardów związanych z pobytem solistów. Praktycznie rzecz biorąc nie dysponujemy garderobami. Scena nieustannie wymaga różnych korekt, które byłyby dostosowane do pomieszczenia dużych zespołów. Mamy nadzieję, że w Centrum Muzyki znajdziemy z jednej strony wizytówkę miasta, z drugiej strony komfortowe warunki do pracy, z trzeciej wreszcie strony komfortową akustykę. Dla zespołów filharmonicznych zmiana miejsca pracy, a potem koncertów jest szalenie ważna, dlatego że niejednokrotnie koncerty, w których na przykład wykonywane dzieło ma dynamikę piano lub pianissimo, jest okraszone dzwonkiem tramwaju albo na przykład klaksonem samochodu. Już nie wspomnę o takich rzeczach jak drgania, które i tak zostały lekko zniwelowane, ale to i tak jest nic, bo po prostu cały czas są odczuwalne. Oczywiście wynika to z usytuowania filharmonii. Myślę, że ta sytuacja zostanie uzdrowiona i będziemy mieć własne lokum, czyli własną salę prób, własne garderoby. Nie będzie problemów z rozśpiewaniem zespołu przed koncertem. Dla Capelli Cracoviensis oczywiście budowa Centrum Muzyki jest no, w pewnym sensie najważniejszą rzeczą, na jaką czekamy. Chodzi o to, że możliwość codziennej pracy w dobrych warunkach jest warunkiem tworzenia wartościowej kultury. To znaczy my po to, żeby się rozwijać, musimy absolutnie mieć warunki. Centrum Muzyki wraz z kompleksem dydaktycznym Akademii Muzycznej i Parkiem Miejskim będą tworzyć unikatową całość, która stanie się muzyczną dzielnicą miasta. Nowoczesne spoty reklamowe, spójna identyfikacja wizualna, koordynacja działań marketingowych i promocyjnych. O tych zagadnieniach wpływających na wizerunek regionu dyskutowano podczas Kongresu Marki Małopolska, który miał miejsce w Krynicy Zdroju. Jeżeli region jest rozpoznawalny, tworzy przewagę konkurencyjną, to potem przyciąga przedsiębiorców, przyciąga inwestorów, którzy dają miejsca pracy. Corocznie do Małopolski przyjeżdża około 14 milionów turystów, właśnie dlatego, że Małopolska wraz ze swoją stolicą, z Krakowem, są bardzo mocnymi markami na mapie marek terytorialnych. Małopolska to region bardzo różnorodny, który ciągnie się od Krakowa aż po Podhale, więc antagonizmy występują, ale to jest niesamowite i to jest wyróżnikiem Małopolski, że my te różnice w sposób piękny, w sposób harmonijny potrafimy łączyć. Bardzo mi się podobała ta idea, która padła w pewnym momencie, że Małopolska to może być w pewien sposób esencja albo pigułka Polski. Ale z drugiej strony też Polska jest na tyle ogólna, różnorodna, trudno też zawrzeć po prostu Polskę w jednym obrazie. Ten skrót do Małopolski może być interesującym zabiegiem, że tutaj po prostu naprawdę spotykamy się z tą różnorodnością, z tym całym bogactwem, które Polska oferuje w jednym po prostu konkretnym miejscu. Małopolska stawia na relacje z różnorodnymi partnerami, właśnie zaczynając od instytucji, przez biznes, po mieszkańców i na tym wygrywa na tle innych regionów Polski. Województwo małopolskie dużo pracy wkłada w to, żeby tą markę budować spójnie i to powolutku się udaje, a przez to Małopolska po prostu jest regionem coraz bardziej rozpoznawalnym nie tylko w kraju, ale myślę, że również za granicą. Województwo wyznacza sobie już kolejne cele, które chce realizować przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i światem biznesu. Wszystko po to, by dzięki silnej marce przyciągać do Małopolski większą liczbę przedsiębiorców i turystów, a co za tym idzie, stwarzać mieszkańcom jeszcze lepsze warunki do życia.